Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 13 odcinku naszej przygody z grą UFC 4 i karierą Damiana Janikowskiego. Jesteśmy przed kolejną walką obrony tytułu wagi średniej. Zawalczymy sobie z Bradem Tavareszem. Tutaj miałem innego przeciwnika i w przedostatnim tygodniu obozu treningowego mieliśmy informację, że właśnie tamten przeciwnik nie da rady zawalczyć. Tak więc Brad Tavaresz rzutem na taśmę powalczy z nami w kolejnym starciu. 3,5 gwiazdki obecnych umiejętności. Kickboxer, trzygwiazdkowe sierpowe, ciosy z góry, kolano w tułów przednią nogą, podbródkowy oraz hak w tułów i tyle wiemy na jego temat. Brat z miejsca siódmego. Wytrenowaliśmy pojedynczy tajski klincz na poziom trzeci i łokieć w parterze również na poziom trzeci. Przed tą walką zupgrade'ujemy sobie siłę oraz szybkość kopnięć, tak więc siła na dwie gwiazdki i tutaj też nam zostanie, tak więc szybkość również dwugwiazdkowa. All right, coming up next, this highly anticipated matchup for the UFC middleweight division title. Brad Tavaresz, uczestnik TUF 11, zawodowstwo z 2007 roku, debiut w UFC w 2010. No i mamy porównanie, jest starszy o rok Brad Tavaresz, wyższy o 5 cm i zasięg ramion dłuższy o 3 cm. Więc niewielka przewaga wzrostu oraz zasięgu Tavaresza, ale Damian jako obecny mistrz na pewno nie odda łatwo tej walki. Mamy w stójce sporo ciosów, sporo zablokowanych. Próbujemy uruchomić nogi, no i pięknie high kick lewą nogą. Proste w odpowiedzi na podbródkowe Tavaresza. Kolejne proste. Sierpowe, dwa sierpowe doszły do twarzy Tavaresza. Jesteśmy pod siatką. Jest niebezpiecznie, musimy stąd uciekać, ale oddajemy ciosy. Dobrze, wychodzimy z klinczu. No i dwa sierpowe wylądowały na twarzy Damiana. Ten high kick nie doszedł i kontra Tavaresza. No i próbowałem tutaj wejść już w parter. No, ładny podbródkowy Tavaresza. No trzyma dystans, boi się. Aj, znów to samo. No dobra, utrzymamy tą walkę w stójce. Dobra, mamy clinch podbródkowy. No bardzo ładne te ciosy Tavaresza. Pięknie. To nie był raczej knockdown. Jeszcze kolano na twarz. Ależ piękna kolejna kontra. No pasowałoby w końcu wejść do tego parteru, ale nie daje mi wejść. Nie daje się obalić. Może teraz? Nie, zobaczcie jak świetnie unieruchamia nas podczas próby obalenia. Low kicki. Tak jest. Ale dalej nie ma parteru. Ależ niecelny high kick z półobrotu. No bardzo ładnie prowadzi tą walkę Tavaresz. Pięknie, teraz te 5 ciosów wszystkie weszły. I kolejne dwa sierpowe. Ojej, po raz drugi zamroczony Damian. Ej, mamy knockdown. I patrzcie, no nie da rady wejść w parter. Świetna obrona Tavaresza. Ale dobry sierpowy. Jest, dobra. Knockdown drugi. Możemy to zakończyć już w pierwszej rundzie. 30 sekund zostało. Byliśmy w clinchu. Jeszcze raz clinch i jeszcze jedno kolano. Ależ fajnie gdyby weszło. Podbródkowe. I znów w clinchu pod siatką. Jest obalenie judo i w końcu jesteśmy w parterze, ale tylko na 3 sekundy do końca. No i tak kończy się pierwsza runda. Zaczynamy drugą rundę. No i postraszył Tavaresz nas w pierwszej. Kilka razy zamroczony Damian w pierwszej rundzie. I tak jest, od razu przechodzimy do parteru. W pozycji bocznej tutaj będę chciał większość tego parteru spędzić. Kilka łokci już wylądowało na jego twarzy, bardzo dobrze. Teraz kopniaki na tułów. Dobra, teraz spróbujmy dosiad.
Uda się nam, dobra. Są ciosy na jego twarzy, teraz się spróbujmy utrzymać, bo zaraz będzie próbował nas ściągnąć z dosiadu. Dobra, utrzymaliśmy się. Okej, wracamy do stójki. Tak jest, kolano znów zamroczyło Tavaresa, ale ustał. Pięknie. Duża ilość ciosów jednego i drugiego zawodnika. Myślę, że bardzo dobra walka do obejrzenia. Coraz mniej siły Janikowskiego, ale też Tavares nie wygląda najlepiej kondycyjnie. Ale i tak przyjęliśmy więcej ciosów na tułów. Myślę, że i tak prowadzimy w tej walce, tak więc nie musimy szarżować, nie musimy wściekle atakować. Dobrze. Low kicki w połączeniu z prostymi. I jeszcze. No ale padliśmy, szybko wstajemy. Kolejne ciosy. Bardzo słabo z blokiem wygląda Tavares. Ale już bez kondycji Janikowski. Pięknie, pod ręką, no i mamy znów sprowadzenie do parteru. No dobrze, plejada ciosów w parterze, ale nie mamy już kondycji. Blokujemy przejście. Też bez kondycji Tavares. Wykorzystujemy to, ależ krwi się leje z jego twarzy. Kolejne zablokowane zmiany pozycji w jiu-jitsu na poziomie czwartym. Ale Tavares wstaje. Dobrze, i chyba to już będzie koniec. Zobaczmy. Tak jest. Prosty w parterze jeszcze na poziomie czwartym. I Tavares pokonany nokautem w drugiej rundzie. 3 miliony dolarów zarobione za walkę, bardzo wysoki szum, 100, niecałe 50 tysięcy fanów, 3 ewolucje ruchów, czyli jeszcze raz proste w parterze, proste w tył w parterze i zmiany pozycji na 4 gwiazdki. Jeszcze jedna walka przed czasem od zrobienia tego postępu, jeszcze trochę walk zostało. Była to trzecia obrona z rzędu, 10 milionów zarobiliśmy. Fanów 1 100 000, no jeszcze długa droga przed nami i wykonaliśmy premię kontraktową. Jack Hermansson, czyli zawodnik, z którym właśnie mieliśmy walczyć w poprzedniej walce, no ale coś mu się stało, no ale coś odlecze, to nie uciecze, gdyż Jack Hermansson jest naszym obecnym przeciwnikiem. 4 gwiazdki ogólnych umiejętności, kickboxer znów, 5 gwiazdek gilotyn, 4 gwiazdki prostych w parterze, sierpowe w tułów oraz proste w tułów, 3,5 gwiazdki grapplingu, 3 zadawania ciosów i 3,5 wytrzymałości. No to jak ma takie dobre gilotyny, potrenujemy sobie obronę przed poddaniami na 4 gwiazdki. A jeszcze raz, 4,5 gwiazdki, czemu nie? And coming up next, our main event, a matchup for the UFC middleweight division title. Jack Hermansson, doświadczenie zapaśnicze, wszechstronny zawodnik, nieziemsko szybkie uderzenia. Znów mamy starszego o rok przeciwnika, wyższego o 5 cm i zasięg ramion aż o 11 cm większy. No i szczerze wam powiem, że troszeczkę się obawiam tej walki. Jack Hermansson, doświadczony Szwed, potrafi i w stójce dobrze walczyć, i w parterze, ale ładnie go teraz zaskoczyliśmy po tym niecelnym ciosie z góry. No i teraz doszedł ten jego prosty. Pięknie, kop na wątrobę. Jeszcze raz ponowimy to dokładnie. Bardzo dobrze weszło. No to do 3 razy sztuka, ale tym razem już to zablokował. Clinch. Wymiana prostych. I low kick, bardzo dobrze. Już na lewą nogę. Kolejny, ale zablokowany. Z drugiej strony. No już próbował przejścia do parteru, ale my obijamy jego lewą nogę. Zmienił postawę. Dobra, wchodzimy do klinczu i te nasze mocne kolana na głowę. Ale odpowiedział sierpowym. Pięknie, 2 sierpowe wylądowały na jego twarzy. No, mamy przejście do parteru? Nie, było tylko obalenie. Kolejny zablokowany low kick. Z drugiej strony, dobra, wszedł. Dobrze.
Dobra, i kolanka, tak jest. Jeszcze dalej, dobrze, mamy knockdown. Poprawiamy kolejnym kolanem, dobra, pozwolimy mu wstać. Chciałbym tą walkę zakończyć jakimś mega fajnym knockoutem. Ładnie broni swój tułów Hermansson. O, i tutaj zebraliśmy niepotrzebnie. Bardzo dobrze podbródkowe, proste. Blok już raczej nie działa Hermanssonowi, tak więc musimy to wykorzystać, ale odskakuje, odsuwa się od nas. Trzyma dystans. Kolejny zablokowany low kick. Trzeba uważać, bo ograniczona wytrzymałość naszych nóg. Okej, już rozwaliliśmy mu nos. Już tam krew zaczęła się lać. No ale ma obalenie, mamy gumową gardę. I co z tego może wyniknąć? Nie za dużo. No, mamy próbę poddania. No ale właśnie, z tego jest niesamowicie łatwo uciec. A wykonać takie poddanie niesamowicie trudno. Znów gumowa garda. No szkoda, że tutaj nie mamy duszonka. Ale możemy przejść do pozycji bocznej. No nie tym razem. Zablokowaliśmy jego próbę przejścia. Tak jest, ale świetne przejście Damiana. No i jeszcze, wykonajmy kilka ciosów. Ostatnie sekundy tej rundy. Myślę, że jednak Damian prowadzi. Zaczynamy drugą rundę. No mogliśmy zakończyć tą walkę, myślę, po tym knockdownie, po kolanie na twarz. Ale nie, nie będziemy szli tutaj po najłatwiejszej linii oporu. Jednak postaramy się zrobić coś fajnego. Słania się cały czas na nogach. Dobrze. Kolejny ciekawy kick. I przejście do parteru. Po raz kolejny. Spróbujemy wstać. Tak jest. Uda się nam, czy nie? A nie, wyprostował się Hermansson. Dobra, jeszcze raz od razu do wstania. Okej, udało się nam. Bardzo dobrze kondycyjnie Hermansson wygląda, ale my w sumie lepiej. I teraz my zaliczymy obalenie. Bardzo dobrze. Od razu w bocznej, tak więc łokcie uruchomione. Tak jest. Nie wychodzi z tego. Jeszcze kilka łokci. Ale świetnie go układamy. Dobra. Ale nic nie robi tutaj Hermansson. Nie wiem, czy nie potrafi. No nie będziemy go tutaj dobijać, bo to zakończy nam walkę. Dobra, wpięcie do żółwia. Jeszcze go poobijamy, póki się da. Dobra, teraz tak. O, proszę bardzo. Dobra, mamy tutaj pozycję tylną. Okej, przejdziemy, wrócimy do gardy. Ale mamy znów poddanie ze strony Hermanssona. No, próbuję. Dobra, uciekamy. Będziemy w pozycji górnej. No, wydostań się z tego. Bardzo dobrze. I teraz tak, przydałby się dosiad. Dobra, teraz sobie poczekam. Jest dosiad, okej. I będzie balacha wykręcana, ale zablokował nam to Hermansson. Teraz my musimy zablokować jego próbę wydostania się z tego dosiadu, ale jednak się wydostał. Dobra, teraz ja na dosiad i teraz szybko balacha, dawaj, dawaj. Chociaż dobra, trójkątna dźwignia na ramię też może być. No nie. Nie uda nam się również. Dobra, wydostał się. Ale byliśmy gdzieś w połowie, tak więc nie było źle. Dobra, 30 sekund. Możemy jeszcze tutaj zrobić duszenie trójkątne nogami. Właśnie to robimy. Uderza nas Hermansson. Dobra, ostatnie sekundy, tak więc no tutaj nie będzie poddania na pewno. Ale przynajmniej sobie go podtrenujemy. No dobra, druga runda, myślę, wyrównana. Trzecia runda, zakrwawiona twarz Hermanssona. Zobaczcie na kondycję obu zawodników. Jest już zamroczony. Dobrze.
Wykorzystaliśmy zamroczenie do poobijania jego nóg. O, odpowiada bardzo ładnie. No i obalenie, ale nie, nie będzie i kolanka. Ładnie zaatakował nam tu Wolf. Zablokował nasze próby. Pięknie. A i gdyby to weszło, myślę, że mógłby być knockdown. Albo nawet knockout. Dobra, mamy clinch i kolano. Bardzo mocne kolano. Dobra, jest powalony. No i szuka, właśnie, szuka okazji do przejścia do parteru. Szybko wstajemy z tego. Nie, przeszedł do półgardy. Tylny dosiad zablokowany. Pięknie, ale przetoczenie. Pozycja boczna na biodrze. I łokcie, nie, wydostanie się z tego. Wydostanie się, ale dalej jesteśmy w bocznej. Kolano na brzuch, no dobra, możemy zadać tutaj za dwa ciosy. Okej. Teraz w tułów. Dobra, tutaj możemy, tak jest, anakondę, ale zablokował mi to, szkoda. Dobra, teraz on w pozycji górnej. No i ten dosiad zablokowany, nie mamy teraz kompletnie kondycji. No też pozbędziemy jego kondycji bardzo dobrze, garda, i teraz powinniśmy być w stanie wstać, jesteśmy. Dobra. Well, he is really starting to apply a lot of pressure here down the stretch. Not as much offense earlier in the fight. He is making up for lost time now. Ucieka przed nami, boi się, czuje respekt. Jab na poziom trzeci. Kolejne obalenie Hermansona. Zablokował nam przejście. Jest półgarda. Półgarda. No i wyprostuje się. Ale nic z tego. Dobrze, dobrze, prowadzimy tą walkę. Dobra, gumowa garda. No i co, mogę go teraz obijać? Mogę. Dobra, już prawie kończymy. Kończymy tą walkę, ale jeszcze będą emocje, gdyż trzecia runda właśnie się zakończyła. Rozpoczynamy przedostatnią rundę zaplanowaną na tą walkę. Ale myślę, że już w tej rundzie powinniśmy zakończyć knockoutem. Znowu zamroczony. Właśnie, myślę, że będę tutaj atakował jego twarz, a tutaj cyk, low kicki. Nie jest na to przygotowany. Dobra, kolanko. Ha! Oh yeah! I kolanem w głowę zakończyliśmy walkę z Hermansonem. I w tej walce niecałe 3 miliony zarobione, bardzo wysoki szum, 90 tysięcy fanów, jab na trzeci poziom, ukończyliśmy walki przed czasem, premie za występ również, zarobki no już blisko i jeszcze fajnie, aha, czyli zaliczyło nam tutaj premię za występ, myślę, do promocji i te wykupienia pay-per-view, więc jeszcze chyba tylko zarobki i wtedy dwa występy i powinniśmy zrobić najlepszego zawodnika wszechczasów. Bez zmian! And still! Nigdy mnie to chyba nie znudzi, ale może ciebie już męczyć, więc może zmienimy kategorię wagową i zdobędziemy jeszcze trochę złota. No i właśnie, na początku tej kariery powiedziałem, że nie popełnię tego samego błędu jak w poprzedniej karierze i zostaniemy w tej samej kategorii wagowej. 24 zwycięstwa z rzędu w historii walk Damiana Janikowskiego. Już blisko jesteśmy 5 gwiazdek wszystkich umiejętności. Myślę, że w tej karierze na pewno uda nam się to zrobić. No i właśnie chciałbym zrobić te wszystkie kamienie też na pasie w tej wadze średniej i dlatego też nie zmieniamy wagi. Chciałbym zobaczyć, czy, nie wiem, jakieś osiągnięcie za to będzie, czy jakiś specjalna nagroda tutaj w UFC. Tak więc zobaczymy sobie na łamach właśnie tej kariery, ale w tym odcinku to byłoby już wszystko, więc wielkie dzięki za uwagę. Nie zapomnij oczywiście
oczywiście ocenić tego filmu i zostawić komentarza. No i oczywiście suba, jeśli jeszcze nie masz. I widzimy się w następnym odcinku, tak więc jeszcze raz dzięki. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.